Nowy firm. Lody ekipy. O. Tak się prezentuje. Lody ekipy. Sorbetowe, cytrynowe, wypolewie o smaku gumy baronowej z cukrem scerającym. I drugi lód ekipy. O. Kolar, ekipa. Lody sorbetowe, truskawkowe, wypolewie o smaku gumy baronowej z cukrem scerającym. Właśnie się zastanawiałem, gdzie mogę znaleźć lody ekipy. Jestem ciekaw, jak smakują. Będę testował właśnie ich smak. Chcę zrozumieć fenomen tych rodów. Za czym tak te dzieciaki, na co się zwracają te dzieciaki? Czy dlatego, że to ekipa jest? Czy dlatego, że tak dobre są? Właśnie to sprawdzimy. Za chwilę je w waszych oczach otwieram. O, najpierw zacznę od tych rodów. Dobrze widać? Otwieramy. Zobaczymy fenomen tych rodów. O. Lód wygląda tak. Mógł widać kamery? Zobaczymy. Napiszcie w komentarzu, czy jadłyście z lody ekipy? Powiem wam, pięsy kers zapowiada się nieźle. Zobaczymy, co będzie dalej. Smak gumy. Potencjał te lody. Zobaczymy, który smak jest lepszy. O. Strzela w ustach. Polewa słodka, tak jakbym gumę to jadł. Pomysłowe te lody są. Zjedzone. Zobaczymy teraz drugi smak. Tak wyglądają. On tak się prezentuje. No. Te słodkie. Jak guma.
A, słodko mi teraz. I teraz, moje podsumowanie i ocena. O, te dobre są. Na pierwszym miejscu. 7 na 10. I ten smak, też 7 na 10. Ex aequo. Bardzo słodko mi się zrobiło. Osłodziłem swoje bardzo nudne życie. Ocena za pomysłowość tych rodów. 10 na 10. Będę kupował te rody. Bardzo słodkie. Szczera w ustach. Po prostu rewelacja. Spróbujcie, jeśli chcecie. I podajcie swoją ocenę w komentarzach. I napiszcie, jak się wam podobał ten film. Dodatkowo powiem wam, moją ulubioną piosenkę z płyty Ekipa. To jest Dobry Mood i Chill. Numer 1 jednak dla mnie. Posłuchajcie na głośnika. Żegnam się z wami. Do zobaczenia. Na razie. Bajo. Dzisiaj tylko chill. Nie chce mi się nic. Mam ochotę bawić się i pić. Tylko bawić się i pić. Dzisiaj tylko chill. Tak.